Jako drugiego oponenta weźmiemy elementale. Dzielicie rajd na dwie grupy, po każdej na jednego ada. W założeniu grupy powinny się zmieniać, w praktyce jebniecie Bela na start i siege'ujecie każda grupa swojego ada aż do drugiej fazy. Gdy jeden z mobów ma 50%, to ta się zacznie, więc zbijajcie je porówno. Moby nie mogą stać koło siebie, bo biją wtedy jak niemoralne. Na fioletowym nie dzieje się wiele. Gdy dostajecie Umbral Detonation i macie fioletowe kółeczko, to odchodzicie od rajdu oraz dodżujecie latające orby. W respi się też taki pierdolec, który zadaje tym mniej damage'u im dalej od niego stoicie. Na pomarańczowym jest ciut inaczej. Dodżujecie falę z frontale, ale to chuj, bo liczą się dwie rzeczy. Po pierwsze meteor. Stakujecie się wtedy na osobie, która to dostanie i jest zajebiście. Po drugie molten eruption, czyli pomarańczowe kółeczka, w które musicie wejść po jednej osobie, żeby nie wyjebało damage'u w raj. Druga faza to jest dosłownie połączenie mechanik pierwszej i drugiej. Meteor tym razem po wysołkowaniu respi to, co bije damage, im bliżej stoicie, więc po sołku meteoru ucieczka. Osoby z dużymi fioletowymi kółkami odchodzą od rajdu, a po wybuchu wylatują jeszcze dodatkowe fale. A no jeszcze plus minus ostatnie, po sołkach na ziemi wylatują dodatkowe orby do unikania. Autentycznie, nic więcej tu nie ma. Cała druga faza to jest połączenie pojedynczych skilli fioletowego i pomarańczowego ada. Podobało się? Zostaw suba, łapę w górę. Siemano.